Część naszych działań wypełnia zajmowanie się językiem naszym lokalnym, świętokrzyskim, gwarą świętokrzyską. I patrzymy na ten język w najrozmaiczych aspektach. Dzisiaj jest odsłona związana z medycyną ludową. O etnomedycynie świętokrzyskiej będzie mówić pani profesor Marzena Marczeska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Serdecznie witamy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I dziękuję wszystkim Państwu za to, że zamiast spacerować po tak pięknych okolicznościach przyrody, tutaj poświęciliście czas na wysłuchanie mojego wykładu. Proszę Państwa, będę mówić o ludowym leczeniu w ogóle. Nie będę mówić tylko i wyłącznie o Medycynie Świętokrzyskiej, chociaż wspomnę o osobie, której bardzo wiele zawdzięczamy. Natomiast będę mówić o tym, jakie są prawidłowości w tym leczeniu ludowym. Przede wszystkim chcę, byśmy się od razu zastanowili nad tym, czy to już jest przeszłość. Czy ja Państwa zabiorę w podróż do przeszłości, czy też okaże się, że nasze myślenie o świecie, nasze myślenie o własnym ciele jest... Tak charakterystyczne, że zostaje z nami zawsze. My postrzegamy świat poprzez pryzmat własnego ciała, dlatego bardzo łatwo nami manipulować i łatwo manipulować naszymi lękami, bo nasze ciało jest naszym domem. To, co jest na zewnątrz, jest obce. W związku z tym po prostu cenimy to, co swoje, bo tu czujemy się bezpiecznie. Nie chcemy tego, co obce, bo to nam zagraża, bo my tego po prostu nie znamy. I to jest myślenie również o chorobie. Gdy prześledzimy sobie zapisy etnograficzne, ja z Państwem będę te zapisy w tej chwili tutaj wyświetlać, będę ją omawiać, opisywać, zobaczycie Państwo, jak charakterystyczne to jest myślenie. Myślę, że też lekarze powinni się zastanowić nad tym, skąd się bierze niechęć do leczenia, niechęć do profilaktyki, bo wydaje mi się, że właśnie w tym, jak podchodzimy do własnego ciała i w jaki sposób myślimy o chorobie, w tym tkwi ta tajemnica. Proszę Państwa, zanim przejdę do wykładu, jeszcze kilka uwag. Ja jestem kolekcjonerką artykułów z kieleckiej prasy. Echo Dnia, rok 2012. Przybyszka poprosiła o przyniesienie znajdujących się w domu oszczędności, a potem zaczęła odczynianie. Później zaleciła 40-latce zawinąć pieniądze w szmatę i na powrót schować do szafy, opowiadają policjanci. Z ich ustaleń wynika, że na koniec obca przykazała kobiecie, by wyszła z nią z domu zakopać złe duchy. Gdy 40-latka po wszystkim sama wróciła do domu, okazało się, że zawiniątka w szafie brakuje i po prostu 8 tysięcy straciła. Rok 2010. Parczewscy policjanci poszukują kobiety, która okradła stare małżeństwo. Pod pretekstem skupu staroci weszła do ich domu. Kobieta wmówiła domownikom, że nad ich domem i pieniędzmi ciąży klątwa. Do odczynienia uroku potrzebowała jajka i kury. 6 tysięcy złotych włożono do garnka. 2014. Zawijając jajko z pieniędzmi, nieznajoma zabroniła starszej kobiecie zaglądać do wróżby przez trzy dni, w przeciwnym razie miałaby umrzeć. 2016 Kurze jajko miało ocalić 53-latkę od śmiertelnej choroby. Jak się szybko okazało, zdjęcie złego czaru kosztowało kobietę ponad 1600 zł. 2016 Dochodla przyjechała wczoraj oszustka. Zagadała starsze małżeństwo: czy nie mają starych mebli na sprzedaż? Ludzie poskarżyli się na swoje choroby. Oszustka przeistoczyła się w szamankę, kazała złapać kurę chodzącą po zagrodzie i dmuchać gospodarzom w otwarty dziób ptaka. 2017. Ta niezwłocznie zaproponowała darmową pomoc, mówiąc, że potrafi odczyniać złe uroki i choroby. I 2019 jest ze Starachowic. Też, oczywiście wykorzystując wiarę w to, że można zdjąć uroki, oszustka zabrała kobiecie pieniądze. Proszę Państwa, to nie są doniesienia gazetowe z ubiegłego albo jeszcze z XIX wieku. To są doniesienia współczesne. A więc, proszę Państwa, chcę zapytać, co takiego jest? w tej medycynie ludowej. Co takiego jest w wierzeniach ludowych, że tak mocno w nas trwają? Jak wiele informacji można wyczytać z tekstów i można wyczytać z języka, z danych językowych. Gdybyś tak w ten świat się dobrze wsłuchał, mógłbyś nawet usłyszeć, co 100 lat temu mówili, a może tysiące. Bo słowa śmierci nie znają. Jakby jakieś ptaki przeźroczyste, raz wypowiedziane, krążą już na wieki ponad nami, tylko że ich nie słyszymy. Nie rozumiemy. Nie chcemy usłyszeć czasami. Natomiast to wszystko trwa. Wszystko trwa w tekstach, wszystko trwa w języku. Ja zajmuję się etnolingwistyką, a więc takimi relacjami między językiem a kulturą, które są jakby śledztwami językoznawczymi. I te śledztwa językoznawcze zawsze wychodzą od danych językowych po to, by wytłumaczyć sobie pewien fenomen myślenia o świecie. I cała mitologia jest złożona w języku. Kiedy zastanawiamy się nad istotą medycyny ludowej, musimy przyznać, że to jest bardzo złożony fenomen, a więc składają się na ten fenomen wierzenia, praktyki, wierzenia chrześcijańskie, wierzenia pogańskie. My ciągle odkrywamy te dawne wierzenia, które zostały ocalone w pewnych formułach słownych, w formułach, które były powtarzane bez zmiany przez wieki. W związku z tym możemy wnioskować bardzo wiele na temat dawnych wierzeń, na, na temat dawnych sądów o świecie. Oczywiście, medycyna ludowa stanowi cząstkę kultury tradycyjnej, o czym wiemy, ale chciałabym przywołać tu cytat z Józefa Burszty. Który, cytat, który właściwie w którym ujęta jest istota tej medycyny. A więc, medycyna wyrasta z całego zrębu zmiennych ludowych wierzeń, zwyczajów i obyczajów, z całej ludowej sfery poglądu na świat. I z takiego bardzo pragmatycznego podejścia do życia. A więc, y, co było najważniejsze? Zapewnić komuś to, co najważniejsze zdrowie. We wszystkich hierarchiach aksjologicznych, we wszystkich hierarchiach wartości, zdrowie w kulturze ludowej jest na pierwszym miejscu. Nie ma nic cenniejszego. Y, y, ja poprzednio, kiedy miałam tutaj wykład, mówiłam y, na temat etymologii choroby w ogóle. Więc powtórzę tylko szybciutko. Choroba kojarzy się z rozpadem, kojarzy się z martwotą, kojarzy się z zepsuciem. Tak człowiek odbierał własne ciało, kiedy przychodziły jakieś dolegliwości. Zdrowie kojarzy się z byciem zdrowym jak drzewo. Ten sam rdzeń. Zdrowy i drzewo. Bądź tak zdrowy jak drzewo. Tak twardy, tak mocny, tak silny byciem całością, byciem wesołym, byciem szczęśliwym. W związku z tym musimy sobie uzmysłowić, że choroba wyłączała człowieka z życia, z życia społecznego. My w tej chwili obserwujemy, jak mocno potrafi choroba wykluczyć nas z życia społecznego. To nas bardzo dotyka. A teraz wyobraźcie sobie kogoś, kto musi pracować, musi ciężko pracować. I cała rodzina pracuje na roli. Ktoś nie może tego robić ze względów chorobowych. Jest obciążeniem jakby dla siebie, dla całej wspólnoty. Dlatego bardzo dbano o to, by tę najważniejszą wartość zachować. I proszę Państwa, stąd tak wiele różnych zabiegów, także magicznych, które miały przywrócić zdrowie. Przypominam, że do tej pory, jeśli mówimy o zdrowiu i o chorobie, to mówimy o powrocie do zdrowia, czyli zdrowie jest dla nas stanem naturalnym, a nie choroba. W związku z tym popatrzmy sobie, co my możemy powiedzieć o tej medycynie ludowej. Tutaj chcę zwrócić uwagę na osobę, której bardzo wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o materiał z kieletczyzny, z dawnej Kieletczyzny. To jest ksiądz. Władysław Siarkowski. On, jemu zawdzięczamy rzecz wyjątkową, a mianowicie całe zbiory zamówień ludowych, czyli takich formuł magicznych, które były przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, zazwyczaj przy, no, w linii żeńskiej. A więc wierzono, że matka już wtedy, kiedy wiedziała, że po prostu nie będzie dłużej żyła, może przekazać swoją moc córce. Wierzono również, że jeśli przekaże się taką moc, to ta, ta, ta osoba, która przekazuje tę moc, traci, a więc po prostu bardzo ciężko było też uzyskać teksty. Ja nie wiem, jak ksiądz Siarkowski to zrobił, że on uzyskał gotowe teksty formuł magicznych, dlatego że wierzono, że jeśli ktoś wyjawi te tajemnice, to traci moc. A więc jemu zawdzięczamy głównie informacje dotyczące również tutaj leczenia ludowego. Ja tylko przypomnę, że jeśli Państwo są zainteresowani w ogóle regionem i tymi korzeniami, to polecam materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa i materiały do etnografii i historii Kielc. Tutaj Państwo mogą znaleźć te oryginalne zapisy, które zawdzięczamy właśnie księdzu. Natomiast w tomie Kieleckie u Kolberga, bo Siarkowski był współpracownikiem Oskara Kolberga, i właściwie jeśli chodzi o materiał zawarty w, w tych tomach Kieleckie, to głównie tutaj zawdzięczamy je również Siarkowskiemu. Mamy pewien wierszyk, który jest autorstwa księdza Ludwika Morysińskiego. Był to pleban w Styczowie w powiecie jędrzejowskim i podobno ten wierszyk został ułożony na podstawie usłyszanych od dziadów urywków pieśni i rymowanek. I teraz popatrzmy, jakie tu informacje są w tym wierszyku. Przywiódł raz cłek do niego, kunia co miał chorego. Cezu cynku, cyzu roku, trzał na rzadko przez pół roku. Nieprzezpiecznie dla ludzi. Obszedł ci go w koło, obtarł portkami coło, w martwe oko chuchnął, potem zakadził mu pod żywotem, złe jak ręką usunął. Mamy tutaj w tym wierszyku właściwie zachowane wszystkie czynności. A więc to co robił znachor, to co robił odczyniacz wtedy kiedy miał do czynienia z chorym zwierzęciem. A więc e, proszę bardzo, cyzu cynku, cyzu uroku. Musimy się zastanowić, skąd ta choroba się wzięła. E, Obszedł ci go w koło, portkami musiał obetrzeć czoło. E, teraz przypomnijcie sobie, m, czy nie wiem, czy babcie wam opowiadały, prababcie, e, obetrzyj się tam czymś e, od uroku. Na przykład e, Huchnął. Zakadził pod żywotem, czyli pod brzuchem, żywot, jaki musiał być ważny brzuch, skoro był zwany żywotem. A więc zobaczcie, w jaki sposób przebiegało to leczenie. A teraz najważniejsze. Pojęcie choroby. A więc co chłop myślał o chorobie? Czym ona była? Czy była jakąś dysfunkcją organizmu, czyli poszczególnych narządów? Czy zupełnie czym innym? Najpiękniejszy cytat, jaki na ten temat znalazłam. Jest to uosobienie choroby mieszkające w każdym człowieku, jakby gość, niewidzialny, który w razie nieodpowiedniego zachowania się człowieka, względem niego objawia się chorobą i to w przeróżny sposób. A więc, kto to jest ta choroba? W każdym z nas siedzi i czeka. Jeśli jesteśmy niegrzeczni, czyli jeśli skrzywdzimy, obrazimy tego gościa, to gość będzie nam szkodził. I co jest ciekawe bardzo, gdy sobie porównamy etymologię słowa gość, to jest osoba przybyła lub przybywająca w gościnę, w odwiedziny z wizytą, z tym nam się gość kojarzy. Ale etymologia wskazuje, że to jest, proszę popatrzeć, pierwotnie z łaciny. Obcy, gość, później wróg, nieprzyjaciel. A więc z jednej strony ktoś pożądany, ale tak naprawdę nie. Tak naprawdę może być wrogi. I wracam do tego, co Państwu powiedziałam. Ciało jest filtrem, przez który patrzymy na świat. Coś jest za nami, przed nami, po prawej stronie, po lewej stronie, pod nami. My jesteśmy w centrum świata nasze ciało, tak pojmujemy świat. Wszystko odnosimy do e, naszego ciała. E, myślimy pewnymi metaforami o wszystkim innym, a więc wszystko w jakiś sposób postrzegamy poprzez pryzmat własny. I teraz to, co się pojawia, a tego przecież wcześniej nie było, to jest wróg, to jest niby gość, ale on za długo zostaje z nami czasami, w związku z tym jest to wróg. Inny cytat. W pojęciu ludowym choroba to wróg czyhający na zdrowie człowieka, wróg nasłany z zewnątrz, z innego często świata. Choroba to duch, postać demoniczna, niewidzialna, a potężna, która bierze kogoś podstępnie w swą moc i stara się utrzymać ofiarę w swych łapach jak najdłużej, by wyssać z niego wszystkie dobre soki, wywołując przy tym przeróżne dolegliwości. Choroba siedzi w chorym spokojnie, gdy ten jej się nie opiera i niszczy jego organizm, lecz gdy chory z nią walczy, zachowuje się czasem hałaśliwie, ryczy, krzyczy, mocuje się z chorym, rzuca się z nim razem w górę, wyskakuje z łóżka, mówi coś przez usta chorego, bądź obcym głosem, bądź niezrozumiałym językiem, lub językiem nawet potocznym, ale niezrozumiale dla otoczenia. A więc proszę zwrócić uwagę, mamy istotę demoniczną, która. Po prostu może nas zaatakować. Poza tym popatrzcie, jak teraz myślimy o chorobie. Coś nas atakuje. My walczymy z chorobą. My ją zwalczamy. A więc w języku zachowało się to, że na chorobę patrzymy, jak na naszego wroga, z którym musimy walczyć: wroga na jeźdźce. Pochodzenie. I proszę Państwa. Tak się kiedyś usiłowałam zastanowić nad tym, jak wyglądało kiedyś życie na wsi. Jak ludzie musieli się trochę bać jednak. Nie było horrorów, w związku z tym trzeba było sobie czymś wypełnić wyobraźnię. I teraz zobaczcie, choroba nie ma nic wspólnego z dysfunkcją organizmu, ale a to się ktoś na kogoś spojrzał, a to coś powiedział w niewłaściwą godzinę i... Mamy wszystko wyjaśnione. A więc proszę Państwa, wrócę jeszcze do jednego, do mocy słowa. My teraz lekceważymy słowa. Wydaje nam się, że te słowa mogą krążyć i nic się nie dzieje. Że można powiedzieć wszystko. Kultura ludowa była inna zupełnie. Tam słowo miało swą cenę. I wy, jeśli coś było wypowiedziane, to tak się stało. Stąd do tej pory. Lepiej odpukaj. Co ty gadasz? Odpukaj, odpukaj. Skąd nam się to wzięło? Właśnie stąd, że niby nie wierzymy w magię, ale na maturę coś tam ze sobą przyniesiemy, jakąś tajemniczą maskotkę, a to na studniówkę, jakąś podwiązkę. A to na wózeczku u dziecka czerwona kokardka. No niby przecież w ogóle nie bierzemy uwagi. Więc skąd te zachowania? I teraz proszę popatrzeć. Chorobę mogą nasłać zawistni, a znający, bo zna chor, to ten, co zna. On może wyleczyć, ale może też zaszkodzić. Znający. Wiedza jest tutaj podstawą bycia babką, mądrą, znachorem, guślarzem, owczarzem. Oni wiedzą, jak to robić. I mamy wszystkie wytłumaczenia. Może spaść na człowieka z dopustu Bożego jako kara za popełnione winy, za grzechy czy bezprawia. Jako pokuta zesłana już w tym życiu na grzesznika, a zarazem jako znak sprawiedliwości Bożej. Bo wierzono, że to jest kara za grzechy po prostu. Poza tym chorobę można wywołać, wypowiedziawszy coś w taką, a nie w inną godzinę, czyli w złą godzinę. Co więcej, można tylko w myśli to zrobić i też może się spełnić. A więc, zwłaszcza w złości, jeśli coś wypowiemy, to może się sprawdzić. A więc zastanówmy się nad przyczynami chorób w kulturze ludowej. Po pierwsze, z czarów. A więc z oczarzenia czy ociotowania. Ciota to czarownica, w związku z tym ociotowanie, czyli czarownica sprawia te czary. Yy, można też wywołać słowem lub czynem, a więc z zamówienia, z przymowy szkodliwej, choroby mogą być sprowadzone przez słowo. I proszę popatrzeć, dobre słowo sprowadza słowa podkreślona. Z uczynku, a więc możemy uczynić komuś coś. Uczynić zaś komu to jest sprowadzić mu chorobę, niemoc lub kalectwo, wyrządzić szkodę lub odjąć zdolność do czego. Choroby uczynione mogą różnie trwać, jak Państwo widzicie, mogą trwać nawet przez całe życie. Z podłożenia. A więc chorobę można również podłożyć, to też jest rodzaj uczynku, można podłożyć na kilka lat, można podłożyć na zawsze, za pomocą jakiejś rzeczy. A więc podłożenie polega na tym, iż z chorej osoby zebrane włosy, okręcone w szmatę, kładą się pod próg domu. Kto z domowników próg ten przestąpi, dotknięty zostanie chorobą, na przykład kołtuna. A więc wierzono, że można chorobę też wyizolować w jakiś sposób, a więc nie wiem, niech to będzie koszula chorego, upocona, niech to będą włosy, paznokcie i tak dalej, że w ten sposób można też Chorobę w jakiś sposób wyizolować z ciała. Z zadania również przez przedmioty, tu szczególnie było niebezpieczne częstowanie się od osób nieznajomych. Zadanie odbywa się w ten sposób, że w napoje lub potrawy wsypuje się proszek miałko utarty z rozmaitych ziół zawierających w sobie truciznę. I znowu chorobę można zadać na czas określony. Na kilka lat bądź na zawsze. Najbardziej popularna przyczyna z uroku, odurzeczenia, przyroku, spojrzenia, zadziwienia, zachwytu, podziwu. I wierzono, że po prostu z uroku może pochodzić wszystko. Również za złamanie, będę o tym mówić jeszcze później, za złamanie zwyczaju, to jest kara za grzechy. Z ciężkiej pracy, a więc tu pojawia się pierwsza przyczyna, taka bardziej racjonalna, jak Państwo widzą, a więc może to być z ciężkiej pracy, oberwanie, namnożenie się, czyli właśnie też oberwanie się, dźwiganie za ciężkich rzeczy. Z wody, z wiatru, z podwiania wiatrem. Do tej pory wszyscy się boją przeciągów i dawniej naprawdę. Wietrzenie w chatach nie było zbyt pozytywnie widziane, szczególnie jeśli ktoś chorował. Ja takie opisy czytałam, jak ktoś miał kołtuna właśnie na głowie, jak sobie hodował go dopiero i chodził w takiej czapie wielkiej. To ja nie wiem, co tam się działo pod tą czapką, ale mogę się tylko domyślać, proszę Państwa. Istoty sprowadzające choroby. Wierzono, że Pan Bóg i Pan Jezus decydują o wszystkim, a więc za karę mogą taką chorobę na człowieka sprowadzić decydują i o przyjściu choroby, i o odejściu choroby. Wierzono również, że choroby można sprowadzać zły, złymi oczami, tak? złym życzeniem, przez złość i nienawiść. Również kojarzono pojawienie się choroby z tym złym sakrum, a więc z, za sprawą diabła, z mocami diabelskimi i wszystkimi mm, osobami, które były związane z diabłem, a więc czarownicami, czarownikami itd. Tak Sprawdza, spra, spra, sprawcami nieszczęścia są cioty, te, te czarownice. Te czarownice były również e, nawet nazywane zadawajkami, dlatego że zadawały te choroby, a więc zostało to utrwalone również w nazwie. Owczarze, upiory e, i obcy. E, czarownica, czyli ciota, może komuś kołtun lub inną chorobę zadać, gdy zaczaruje i zaknie pewne miejsce. I zobaczcie, próg domu, część izby, pola, miedzy lub drogi. Przez które, jeśli kto nieświadomy tego przechodzi, chorobą ową bywa dotknięty. Wierzą, że chorobę lub urok może ciota zadać w jadle lub napitku, w kiszce, kiełbasie, wódce. Dlatego jedzenie żegnano przed spożyciem, prawda? żeby zabezpieczyć się przed takim niebezpieczeństwem. Zmory, które też mogą te choroby sprowadzać, jak Państwo widzą. Też jeśli ktoś cierpi na kolkę w głowie i żołądku, częstokroć może przypisywać to wpływom z mory. Również na wielu ziemiach polskich wierzono, że choroby mogą sprowadzać ci, którzy chodzą po śmierci, czyli którzy nie odeszli z tego świata dokonawszy wszystkich obrzędów stosownych, a więc tacy, którzy są zawieszeni między światami. I oni mogą szkodzić mieszkańcom wsi. I tutaj polecam Wam opisy o upiorach, o wampirach, tych naszych. Bo są fascynujące. Po prostu jak ludzie mocno wierzyli, że na przykład zarazę do wsi przynoszą takie osoby organizowano procesje, wykopywano tych świeżych nieboszczyków, że tak powiem, z grobów, przebijano ich osik osikowym kołem, odcinano głowy, odwracano te głowy, że jak się obudzi, to żeby poszedł, nie wiedział gdzie iść i tak dalej. To były różne zabiegi stosowane po to, żeby zabezpieczyć tę swoją wspólnotę. I ciekawe Ciekawy fragment. Zamawianiem nie tylko leczą, lecz sprowadzają, wywołują choroby. Tym ostatnim trudnią się zwłaszcza cyganie i ich sprzymierzeńcy, lub wtajemniczeni w ich sztukę. I teraz, kiedy czytam te artykuły gazetowe o tym, że cyganki, prawda, to cyganka była, która te uroki sprawowała, czyli zdejmowała, to sobie tak myślę, gdzie my jesteśmy? W którym wieku tak naprawdę? wyobrażeniowo. Uzdrowiciele. Oczywiście leczą ci, którzy wiedzą. Ci, którzy się znają na tym, a więc wiedźmy, bo wiedzą, znachorzy, bo znają i wiedzą, jak to robić. Mądre, bo też wiedzą, mają pewną wiedzę o świecie. Guślarze i guślarki, owczarze i no te babki mądre, Najwięcej zasług tutaj mają, jeśli chodzi o leczenie różnych dolegliwości. Proszę zwrócić uwagę na ten ostatni cytat. I to jest też podejście do lekarzy, tutaj w tym cytacie uwidocznione. A więc nie wierzyli chłopi, że można, że lekarz może, taki lekarz miastowy, że może po prostu uzdrowić, może wyleczyć, bo jak on się ma znać na takich chorobach poza tym cena też odstraszała jak widzimy i w związku z tym ci lekarze miejscowi znachorzy byli bardzo popularni właściwie każda wieś miała swoich tych lekarzy swoją babkę kogoś kto zdejmował uroki co więcej za chwilę o tym będę mówić mogły to być osoby które w rozmaity sposób specjalizowały się też w różnych chorobach Chorobę przede wszystkim się zamawia, tu przymawia, odmawia, odlicza, liczy. W zamówieniach, za chwilę będę pokazywać te zamówienia, zazwyczaj to jest takie odliczanie powiedzmy od dziewięciu do jednego i do niczego, prawda? A więc jakby magia słowa tutaj działa w ten sposób, że odliczając powodujemy zanikanie tej choroby. I z czego sobie trzeba też zdawać sprawę, że jeśli obserwujemy to leczenie ludowe, to to jest cały spektakl, bo mamy tam wykonywane pewne czynności przez określone osoby, nad określonymi osobami, w określonym miejscu, w określonym czasie, a więc tam nie ma rzeczy przypadkowych, to wszystko jest po prostu z góry jakby ustalone. I to jest całe teatrum. A więc trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę, że oprócz działań słowem również mamy podejmowanie pewnych czynności. Zamowa to jest leczenie choroby lub niszczenie jakiegoś nieszczęścia za pomocą słowa. Choroby również się zażegnuje. Zażegnywanie no, kojarzy nam się z gestem krzyża ale zażegnywanie również mamy, jak tutaj Państwo widzą, utożsamione jakby ze zdejmowaniem uroków za pomocą, czyli rzucanie na przykład takich żarzących się węgielków na wodę miało powodować również odchodzenie tej dolegliwości. Odczynianie. Skoro można coś uczynić, to można i odczynić, a więc wszystkie bóle przestrachy, choroby leczą za pomocą. Odczyniania uroku. I proszę popatrzeć, żadnej choroby, żaden guślarz ani owczarz odczynić nie potrafi, jeżeli chory, chory uda się do księdza do spowiedzi. A więc tutaj mamy jednak takie przekonanie, to jest z Siarkowskiego, właśnie z materiałów pińczowskich, czyli mamy takie przekonanie, że te dwie moce czasami się mogą nie zgodzić. Bardzo często chorobę oddala się od człowieka w jakiś sposób, więc wyrzuca się ją gdzieś, oczywiście w postaci, nie wiem, ubrania, koszuli chorego, paznokci, obciętych włosów, czegokolwiek, co należy do chorego. Ja też się śmieję, że to, to było takie leczenie zdalne, bo czasami w leczeniu ta osoba chora w ogóle nie musiała uczestniczyć, ale no, znachor musiał mieć jakiś znak tej choroby, a więc na przykład koszulę, no cokolwiek. I jeśli teraz sobie pomyślimy o tych praktykach takich osób, które leczyły na odległość, typu Kaszpirocki, nie wiem czy pamiętacie, typu Zbyszek Nowak, to właściwie to jest powielanie tych samych praktyk, tych samych mechanizmów myślenia o chorobie i o świecie, że można coś takiego wykonać na zdjęciu, że można coś takiego wykonać na jakimś znaku choroby. I tutaj mam z nagrania z 2001 roku taki opis. No, i była taka przepowiastka, że jak się wyzbędziesz tej choroby, tego duchu choroby, trzeba było tam coś, no jakieś tam rzeczy z domu, koszulę chorego, jajko wbić, chleba troszkę włożyć, pieniędzy drobnych, jakąś tam jeszcze rzecz. No, i takie zawiniątko się robiło, jak to dawniej zawiązało się, wyniosło się tam pod drzewo dane do lasu, tam się zostawiało i później choroba mijała. A później jak tam ktoś poszedł bliżej zobaczyć, co się z tym stało, nie było śladu po tym. Znikło, znikało to. No a jak tam się to działo, czy ta czarownica to zabierała, czy tam w inny sposób, nikt nie wiedział, bo to było niezbadane. Wiem, że tam zawsze dziadek mówił, tego kołtona to nie szło rozczesać, tylko trzeba było ściąć na łyso. Się wkładało do tego, tam się wbijało jajko, bo to jakieś tam miało znaczenie, drobne pieniądze, monety, tam grosiki, kawałek chleba, jeszcze jakieś rzeczy domowe i tam się wynosiło. I to musiał gospodarz domu wynosić nie w dzień, tylko nocą. Jak się to wyniosło, to choroba była już z tej rodziny odsunięta zabrana. 2001 rok. Aby chorobę odegnać, biorą koszulę czy bądź choćby starą i wyrzucają ją za granicę wsi, to jest na grunt i rolę innej wsi, a więc. My jesteśmy bezpieczni, trzeba tamtym podrzucić. I proszę Państwa, ostatnio tak sobie przypominałam opisy tych chorób, chorób pandemicznych w kulturze ludowej. Jak sobie to chłopi tłumaczyli, właśnie podrzucaniem pewnych przedmiotów, korali, tym, że ktoś coś zabrał z drogi, przyniósł do wsi i tak dalej. A więc jakby. Widać w tym chęć takiego racjonalnego zrozumienia, skąd to się mogło wziąć, a jednocześnie my zastanawiamy się teraz, jak to wszystko jest prawdziwe. Chorobę wynosi się ze wsi, w ogóle z domostwa, z tego bezpiecznego otoczenia, zawiesza, zawiązuje na przykład na krzyżu, na rozstaju, na przykład gdzieś. I tam zawiązuje się chorobę, tam się ją zostawia po prostu. Oczywiście temu może towarzyszyć również zespół takich zachowań, prawda? Więc na przykład, gdy dziecko dostaje konwulsji, należy zdjąć zeń koszulę, biec do krzyża, odmawiać po drodze trzy Ojcze Nasz, trzy Zdrowaś Maryjo i trzy wieczne odpoczywanie. Pod krzyżem rozerwać koszulkę, połówkę zawiesić, potem się modlić jak poprzednio, a wreszcie zawiesić drugą połówkę i wtedy dopiero konwulsje mają ustąpić. Przede wszystkim wysyła się chorobę poza sferę bliską człowiekowi. Tutaj też z 2009 roku z nagrań. Jak rozmawiałam z taką jedną panią, co to zażegnywała, to ona mi mówi, żeby to miało swoją moc, to ja muszę gdzieś to złe chorobę znaczy gdzieś wysłać. To złe niech idzie na bory, na lasy, żeby nie na ludzi, ale to różnie może być. Przenosimy chorobę na inny obiekt. Roślinę, człowieka, zwierzę, koszule z chorego należy zawiesić przed wschodem słońca na figurze, aby się chorość do kogo innego przyjęła. A więc proszę popatrzeć też na kolejny sposób, jeśli dziecko jest słabe, nie wiadomo dlaczego, a więc domyślamy się, że może ktoś spojrzał, może ktoś słowem zaszkodził. Kładą dziecko pod progiem, nakrywają deską w taki sposób, ażeby nie uległo żadnemu uszkodzeniu, a potem przez próg i przez deskę ponad dniem leżącą przepędzają prosięta ażeby one z sobą niewiadomą zabrały chorobę. Odstrasza się chorobę. I to jest bardzo dobry sposób. Oczywiście można się troszeczkę pośmiać. Chory, nim go choroba zwykła napadać, nim odejdzie z domu, napisze na drzwiach, NN nie ma w domu. Czyli nie ma mnie w domu, więc chorobo, możesz nie wchodzić, bo tu nikogo już nie ma. Szczególnie przy chorobach zakaźnych stosowano w ten sposób, czyli odstraszano napisem. Tu waga słowa pisanego, proszę Państwa, wielka. Chorobę również się zlizuje: obmywa, zmywa, ociera. Można stosować także okadzanie. No, oczywiście, używano tutaj różnego typu ziół, przede wszystkim ziół święconych. Wierzono, że w ten sposób też można obrzydzić w jakiś sposób chorobę. A teraz proszę Państwa opowiem o właściwie nie o chorobie, o przyczynie. Bo jakie było moje odkrycie, ja robiłam swoje badania no już kawałek temu, bo książka się ukazała w 2012 roku, więc zamknęłam badania w 2010. I proszę Państwa, w każdej miejscowości, w której wtedy byłam, wierzono, że ktoś ma uroczne oczy. Nie było takiej miejscowości, w której ktoś by mi powiedział, że to nieprawda. A więc są ludzie o takich oczach, jak ktoś się spojrzy, koniec. A więc zastanówmy się, skąd ta popularność uroków i Czym w ogóle urok jest? Tutaj mamy taki obrazek, obraz Stanisława Grocholskiego, pokazujący zdejmowanie uroków. A więc mamy babkę, która no pewnie tutaj ma coś w, w takiej miejsce, w takim trójnogu jakimś. Tutaj mamy chorego. Babka odczynia uroki. Zastanówmy się w związku z tym, skąd ta popularność. To ludowe uzdrawianie, jak już powiedziałam, to jest pewnego rodzaju teatr. A więc my w sytuacjach granicznych, a więc w sytuacjach, kiedy się czegoś bardzo boimy, a każdy z nas boi się choroby i boi się śmierci, wtedy mamy skłonność do posługiwania się magią dlatego że jeśli nie ma innego ratunku, każdy z nas wykorzysta każdą możliwą sposobność, żeby tej choroby się pozbyć. Wierzymy w różne rzeczy. Wierzymy w uzdrowicieli, wtedy wierzymy w różne cudowne zioła, w różne cudowne leki. Chłop wierzył, że skoro coś przyszło, a choroba jest zewnętrzna, jest to gość tylko w ciele, to można się tej choroby również w odpowiedni sposób pozbyć, można ją wypędzić poza ciało, poza domostwo, poza okolicę oswojoną, jak już Państwo widzieli. A więc popatrzmy, co musi być spełnione, żeby taki rytuał magiczny związany ze zdejmowaniem uroków się spełniał. A więc musimy mieć uczestników o określonym statusie, a więc musi być znachor, ten który wie, no i musi być oczywiście pacjent, który wierzy w te zabiegi. Mamy okoliczności użycia aktu, czyli czas i miejsce. Mamy szczerość nadawcy, wiarę nadawcy i odbiorcy w tą taką sprawczą moc formuły magicznej. Mamy odpowiednie wypowiedzenie formuły i mamy ustalone zachowanie tych uczestników, partycypantów po zakończonym zabiegu. Jeśli popatrzymy językowo, czym jest urok. To, proszę Państwa, no mamy definicja, szkodliwa tajemnicza siła, która sprawia, że człowiek zwierzę roślina chorują, przy czym ważna jest nagłość i przypadkowość dolegliwości i możliwość szybkiego jej odwrócenia. Bo mamy osoby, które urok rzucają, zadają, mamy też takie, które zdejmują, odczyniają, zamawiają. A więc dane słownikowe, tutaj dane definicyjne pokazują, że urok jest mocą, która wyraża się na przykład w spojrzeniu. Niektórych osób mamy też jako chorobę, choroba powstająca z uroku, czyli mamy pewne objawy, które odczuwa chory. Ale tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się różnym czasownikom, które pojawiają się w gwarach, urzec, rzeknąć, użyknąć, uroczyć, przyroczyć, przyoczyć, oprzyroczyć, udziwić, zadziwić zadrzeć, podziwić, oczarować, uczynić, zazionąć, ozionąć, to widzimy, że urok można zadać na kilka sposobów. Można mówieniem, i to podstawowa nazwa uroku od rekti, e, mówić prasłowiańskiego, e, m, to jest związane z mówieniem i tutaj mamy urok, urzek e, i różne warianty, przyrok, uroczek, urzeczenie patrzeniem, spoglądaniem. Tu wprowadzane jest od podstawowego diviti, patrzeć z podziwem. Podziwok, udziwienie, dziewiotk, urok rzucony za pomocą oczu spojrzenia, dywotka, zrzeć, zazierzeć, zazierać, spojrzeć, spozierać, wejrzeć i zaziory, czyli mamy takie spojrzenia właśnie nazwane i złe wejrzanie, zły spejrzok, to wszystko może powodować różne dolegliwości. I mamy też jakieś działania, czyli czynności magiczne, zazwyczaj gestualne, ucynek czy zaziunięcie, czyli takie owianie oddechem powiedzmy. Oczy rzucające urok w gwarach polskich noszą następujące nazwy. Ciężkie oko, niedobre ocy, brzydkie, urocze, uroczne, urzekliwe, przyrokliwe, zaczarowane, krwawe, chciwe. Liche, paskudne, kaprawe, czasami są zwane psotkami, psota, coś bezwartościowego, lub powiarkami, powiarki, zabobony, przesądy. A więc zobaczmy tutaj etymologicznie, tak jak powiedziałam, raczej z mową jest związany urok. Jeśli sprawdzimy słowniki etymologiczne, to na tym powinniśmy poprzestać, ale już w językach. Słowiańskie, jak Państwo widzą, pojawiają się zaczarowanie, choroba spowodowana przez czary, również złe oko, a więc wskazanie na tą magiczną siłę wzroku. Złe oczy na kogo spojrzy za uroczy. Proszę Państwa, co jest ciekawe, jeśli zastanowimy się nad danymi językowymi to to, że widzieć i wiedzieć wywodzą się z jednego krań europejskiego rdzenia, różniącego się nieznacznie. A więc jeden, postać, w, w, dieti, widzieć, zaczęła się odnosić do wzroku, a vediety, wiedzieć, do wiedzy. Ale to jest podobieństwo. I teraz proszę popatrzeć. Wzrok dla człowieka był źródłem wiedzy prawdziwej. Do tej pory mówimy rzetelny, zrzetelny, zrzetelny. Ujrzeć, polskie źrzeć, patrzeć, rzetelny, czyli widoczny, wpadający w oczy, a z drugiej strony jako źródło wiedzy powierzchownej, pozór pozorny od pozirieti, popatrzeć. Zawiść, która jest przyczyną uroku najczęściej, proszę popatrzeć znowu, związek ze wzrokiem. E, mamy zawiść, zawistny, zawidzieć, zawiścić od zawisty, czyli zawidity silna zazdrość z powodu czyjegoś powodzenia, od zawidieti, patrzeć zawistnie, zazdrośnie, zazdrość, od zazyriety, zajrzeć, staropolskie zajrzeć, zajrzeć, zazdrościć, odczuwać zazdrość. A więc popatrzmy, jak w języku, w tych danych językowych zachowane są pewne kulturowe zachowania i tłumaczenia tych zachowań. I teraz Stanisław Spital tak pisał, kto ma moc rzucania uroków. Proszę Państwa, możecie sobie wybrać. No zaraz tutaj zapytam, kto i ręka do góry będzie. E, mają niektórzy ludzie od urodzenia. Skoro tacy na kogoś lub na coś popatrzą, wnet urzeczona rzecz niszczeje, a osoba rozchorowuje się, a czasami nawet umrze. Uroki rzuca ten, wymieniam, kto albo urodził się już pod taką gwiazdą. Albo ma już taką paskudną krew. Kto ma zrośnięte brwi? Kogo raz matka odsadziwszy od piersi z powrotem przyjęła? Ludzie tacy, obojętnie mężczyźni czy kobiety, miewają złe oczy, którymi bardzo łatwo urok rzucają. Złe oczy to oczy bardzo przenikliwie patrzące albo zezowate, o nieregularnej źrenicy, zwanej człowieczkiem, niejednakowym zabarwieniu obu tęczówek, spoglądające spode łba, chore na oczopląs. Wreszcie oczy czarne. Najczęściej rzucają um, uroki cyganie, obcy włóczędzy, stare i zazdrosne baby, kobiety miesiączkujące i osoby duchowne, bo to mężczyźni chodzący w spódnicy. A zwłaszcza księża obrządku grecko-katolickiego. Wreszcie nawet ci, którzy nie myją się rano. Jedni mają złe oczy, mogą rzec tylko wtedy, gdy się czemuś cudują. Dziwią albo czegoś zawidzą, zazdroszczą, drudzy mimowolnie, gdy tylko na cokolwiek rzucą okiem. Tacy, by nie urzec czego, zamykają oczy, spoglądają w górę lub wypowiadają słowa na psa urok. Bo jednak ludzie dobrzy z gruntu nieświadomie rzucają uroki bez chęci szkodzenia innym. Drudzy źli czynią to z rozmysłu. Do tej drugiej grupy zalicza się czarownice i czarowników. A więc proszę popatrzeć, że tych ludzi. Rzucających uroki jest całe mnóstwo. Zwracam też tutaj Państwu, o, tutaj nieregularna źrenica, człowieczek, dlatego, że my rozmawiając, patrzymy na siebie i widzimy człowieczka. Czyli wtedy rozmawiamy z, z człowiekiem normalnym, powiedziałabym. Natomiast jeśli widzimy koziołka, to możemy rozmawiać z czarownicą. Tak, wierzono kiedyś. A więc to było bardzo ważne, żeby nawiązywać kontakt wzrokowy, skoro zostało to utrwalone w nazwie po prostu źrenicy, lalka, pupka, kaszubszczyźnie. Więc po prostu bardzo istotna rzecz. Patrz na mnie, kiedy ze mną rozmawiasz, i ja wtedy wiem, czy ty mi nie grozisz czymś, prawda? Jeśli odbijam ja się w Twoich, w twoich oczach, to jest wszystko w porządku. Jakie są objawy uroku? Oczywiście od, nagłe, wszystko, yy, jakaś nagła słabość. Yy, nagły ból głowy, nagle, nagłe nudności, nagłe wymioty, omdlenia i tak dalej. I tutaj przede wszystkim no, ten ból głowy, jakieś mdłości, musi to być z przyczyny uroku. Yy, zdejmowanie. Skoro urok rzucano, Syłano, dawano, zadawano, puszczano. Należy go szybko zdjąć, zmyć, zdmuchnąć, zlizać, odczynić, odprawić, spuścić, zażegnać, odmówić, odrzec, zbyć, ugnać, nastroić, ustroić, zrobić, zniszczyć. A więc proszę popatrzeć, że jeśli popatrzymy sobie tak na język tylko, na, na te nazwy, to co się okazuje, że na przykład można zmyć urok i my ten urok zobaczymy w wodzie. Bo na przykład żele, ziele czyśćcowe z Bukwica sparza się jak herbatę, naleją ten odwar na miskę i myć nim każdą twarz trzeba, ręce i nogi po trzy razy dla zdjęcia przyroku. I gdy się napłynie, okaże z tego, jaki osad, mówią, że to ów przyrok pływa w wodzie. A więc to jest coś, co jest na nas rzucane, i na nas osiada. My musimy się tego w jakiś sposób pozbyć. Różnymi oczywiście tutaj się posługiwane, jak Państwo widzą, sposobami. Zmywaniem, zlizywaniem, yy, okadzaniem itd. Tak tak Ale ta wiara, że mogę to w siebie zmyć, ja to widzę w wodzie. I tę wodę co? Muszę jak najdalej od siebie wylać. To jest niesamowite. A teraz taką pioseneczkę przytoczę. Trzy węgielki w wodę kłać, trzykroć głowę z mocz dziecięciu i nad dymem rózg dziewięciu, dziewięć razy kać. To jest też pewna formuła tego, jak zdejmować urok. A więc mamy zastosowanie węgielków, mamy zmywanie, trzykroć głowę z mocz dziecięciu i mamy okazanie. Mamy charakterystyczne liczby, które się pojawiają w zamówieniach, 3 i 9, magiczne. I mamy właściwie cały rytuał tutaj ujęty. Tak jak powiedziałam, strojenie na urok może być trochę skomplikowane i mamy tutaj poszczególne etapy, czyli staranne przygotowanie wody musimy zmyć. Wrzucanie do wody kamyków, węgielków na przykład, symbolizujących uroczycieli, picie wody, obmywanie się wodą, obcieranie się koszulą i wylewanie wody przez głowę, pod strzechę, na dach, nie wiem, na rozstaje dróg, na drogę, wszędzie, żeby się tylko tego pozbyć. A teraz jakie czynności wykonywane są przede wszystkim? Mamy tak: sypanie, topienie, puszczanie, wrzucanie węgielków. I mamy węgielki, wrzucane są. Za pomocą noża pojedynczo przez trzy razy po dziewięć węgli spuszcza się do wody. I proszę popatrzeć. W tym celu nabiera się do szklanki wody i wrzuca do niej dziewięć węgli, rachując wstecz do jednego. Jeżeli węgle pływają podczas liczenia, urzekł mężczyzna, skoro opadają na dno, dała uroki baba. Oczywiście tutaj interpretacje mogą być różne, ale proszę popatrzeć. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy opis, gdzie obmywa się pacjenta na czole, na piersiach, na dołku i wylewa się wodę poza siebie na drogę tak, aby tego nikt nie widział, mówiąc trzy razy Zdrowaś Maria. Kolejna metoda, wlewanie do wody białka jajka kurzego. W tym celu do szklanki z zimną wolą, wodą wrzuca się białko z świeżo rozbitego jaja i patrzy, co się z owego białka w wodzie utworzy, bo to jest przyczyną uroków. A więc rzucamy i czekamy, a potem interpretacja. Jak Państwo wiecie, interpretacja może być przedziwna. Zawsze się kogoś tam można dopatrzeć, przecież. <noise> Jakieś podobieństwo może być. Kolejny sposób, spalanie części ubrania osoby podejrzewanej o rzucanie uroków. Palą na dółek koszuli tej kobiety, którą posądza się o czarowanie pewnej osoby, wzrokiem, i popiół z tego zmieszawszy, z wódką podają do wypicia pacjentowi. Tylko najpierw trzeba taką osobę znaleźć. Czyli wykrycie tego uroczyciela. Różne sposoby też stosowano. Tutaj mam nagranie. Jak krowa mleka nie dawała, to skuteczne było lanie mleka na gorącą blachę. Wtedy przyjdzie ten, co urok uczynił. Ten, co uczynił, i urok zginie. Może też być wbijanie lipowego kołka w próg. Jak krowa sąsiadki mleka nie dawała, to babcia powiedziała, że pójdzie do obory i będzie coś robić. I wtedy osoba, która rzuciła urok, przyjdzie pożyczyć soli. Ale nie wolno pożyczyć, bo urok nie zginie. Babcia poszła do obory i wbijała lipowy kołek w próg. Wtedy też przyszła druga sąsiadka pożyczyć soli. Kobiety ponoć bardzo się pokłóciły. Rzucanie nożem, żeby się przekonać, czy mdłości pochodzą od uroku, rzuca się nóż ku ziemi, gdy utkwi, znak to, że urok miał miejsce. Mamy polewanie, kropienie, nacieranie wodą. Dla dodatkowej mocy może być to woda święcona. Oczywiście stosowano ją nie tylko na ludziach, ale także na zwierzętach. I tu mamy opowieść z naszego terenu. Był w Lechowie facet, pojechał mąż do, mąż do niego i to jest to był wujek jego i mówi: weń, weź stań przed koniem, weź święcony wody, poli święconą wodą łodu łba do łogona, zgarnij trzy razy ręką. A ten wujek w tym czasie jakieś modlitwy odprawiał, my nie wiemy jakie. Ten zgarnął tę wodę łodu łba do łogona, koń się łopczepnął, zrobił się mocny i już się nie torął, nie bolało go. Obcieranie, wycieranie odzieżą. Nadołkiem, podołkiem, szmatą, czymś brudnym, czyli bielizną taką nieczystą w każdym razie, skarpetką onuczką, taką nieczystą. <laughs> Chodziło też o obrzydzenie choroby pewnie. Chorobę, chorą osobę obciera się ubraniem po twarzy od góry do dołu trzy razy ubraniem płci przeciwnej. Na przykład, jeśli zachoruje kobieta, to trzeba ją obetrzeć męskimi majtkami, co lepiej kalesonami, mężczyznę zaś kobiecą spódnicą albo choć fartuszkiem, to po chorym aż wiatr przejdzie i ból natychmiast ustanie. Już sobie wyobrażam taką owijkę z buta, jak ktoś wyjął i tak obtar, to ten chory, proszę państwa, to tam pewnie zasłap. Okadzanie, nakadzanie, okurzanie na przykład włosami uroczyciela, odzieżą, piórami, pierzem i tak dalej. Gdy urok spotkał położnicę, zbiera się od każdego z obecnych pęk włosów i postrzępie z odzieży i okaza się tym chorą. Lub jeśli mamy uroczyciela i wiemy, kto to jest, to proszę popatrzeć, obcinamy mu kosmyki i spalamy, po prostu podkadzamy tym chorego. Zlizywanie, połączone zazwyczaj ze spluwaniem, odpluwaniem. Oblizują czoło chorego i za każdą razą w inną stronę spluwają. Dobrze też popluć paznokcie i trzy razy niemi otrzeć oczy urzeczonego. Dotknięty urokiem niechaj oblizuje kraj koszuli swojej i zaraz wyplunie. Proszę państwa, do tej pory mówimy pu, 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 na psa urok. Tutaj jeszcze mamy zabieg dodatkowy. Matka trzykrotnie językiem ma oblizać dziecko, następnie splunąć na cztery strony świata. Ślina ma własności oczyszczające. Spluwanie chroni spływającego od uroków, ale też od złych duchów, jak widzicie. A więc kolejne chuchanie, zdmuchiwanie tej dolegliwości, zdmuchiwanie uroku, dmuchanie. Oczywiście trzy razy, z góry na dół i z dołu do góry. Po każdym zdmuchnięciu powinno się splunąć dla pewności. I jak Państwo widzą, znowu czynności są powtarzane no najczęściej trzykrotnie. Bardzo ważne są czynności zamykające tę procedurę, bo one są związane z niszczeniem, z wynoszeniem tego, co symbolizuje chorobę. A więc mamy albo spalanie rzeczy należących do osoby rzucających uroki, albo do osób rzuca, rzucających uroki, albo wynoszenie uroku w miejsca odosobnione, albo wylewanie wody po obmyciu chorego na drogę. No w, róż, w różny sposób mamy na trzy klamki, na trzy krawędzie pieca wylać, pod trzy węgły domu wylać w cztery rogi mieszkania. I proszę Państwa, zamówienia, a więc te formuły magiczne, które były stosowane przy tym rytuale. Oczywiście wybrałam z tych zamówień tylko te, które odnoszą się do uroków i no, oczywiście zrobiłam to specjalnie, przyznaję się, ale w tych formułach magicznych jest właściwie wszystko mamy uroki, urocyska, skąd jesteście się wzięli? W trzeba postawić diagnozę, tak? Co z chłopa? Co z baby? Co z bliskiego? Co z dalekiego? Co z picio? Co z jedzynio? Co z jakiego przesilenia? Zamawią, za na ogień gorący, na kamienie gorące, na ludzkie ślipie. Ym, na przykład, o uroki, uroki jesteście od Boga zesłane, z kogoście postanowione, od kogoście zesłane, czy z kobity idźcie pod planity, planety to chmury, tak jak planetnicy. E, czyli z dziwki idźcie pod wieniec, a jak z chłopa idźcie uroki pod obłoki. Musimy wysyłać jak najdalej od siebie. E, I jeszcze tutaj kilka. E, ostatni jest z naszych terenów. E, miała Święta Otylio, trzy córki, jedna przędła, tu zażegnywaczka zwija swój fartuch w jeden fałd, drugą motała, tu zawija drugi fałd, a trzecio urok zwija trzeci fałd. Świętym Pańskim odceniała. Po wymówieniu tego ostatniego wyrazu, zażegnywaczka przed oczami cierpiącej osoby niespodzianie fałdy rozwinie z szelestem. A więc mamy i formułę słowną, i instrukcję, jak się powinien odczyniacz zachować. I teraz, proszę Państwa, ochrona. Niektóre rzeczy znamy. Czerwone wstążeczki, tasiemki, czerwona nitka około ręki, czerwona tasiemka około szyi są skuteczną ochroną na urok. Aby uniknąć uroku, oczarowania trzeba włożyć na siebie przewróconą koszulę albo zawiązać na szyję czerwoną tasiemkę. Mamy kredę święconą, medaliki, szkaplerze od złego, mamy czosnek, chleb święcone, ziele. Proszę popatrzeć, kiedy z dzieckiem matka wychodzi na wesele lub gdzie indziej, to żeby to dziecko nie zostało zauroczone, bo ktoś może pochwalić, jakie ładne dziecko na przykład. Zawiązuje onemu w podołku koszuli chleb, sól i święcone zioła, aby złe oczy nie zaszkodziły. Możemy też wykonywać różne czynności, na przykład rysować poślinionym palcem na twarzy, by nikt nie rzucił na człowieka uroków. Możemy patrzeć na siebie, na paznokcie lub na własne palce najpierw, a dopiero potem na dziecko czy na jakieś zwierzę. Mamy tutaj również opowieść, jak to zabezpieczano panny przed ślubem. Roz mi przyszło iść wieczór do sąsiadki, a babka do mnie gado, żeby uważała, bo teraz rozmaite złe może mnie podlecieć to za drugim razem, jak mi też przyszło wychodzić, to babka na do mnie podskoczyła. Trzy znaki krzyża mi zrobiła, to jest na czole i na obu oczach. Potem jeszcze powiedziała, uroki furt łodniej. A trzeba jeszcze powiedzieć, że krzyżyki robiła ręką, co ją popluła. Pokazanie figi, czyli jeśli spotykamy taką osobę, o której sądzimy, że ma uroczne oczy, to proszę popatrzeć. Możemy ułożyć palce w tak zwaną figę. I czekać, dopóki taka baba sobie nie przejdzie. Obcieranie się odzieżą oczywiście, nawet profilaktyczne przed wyjściem z domu, zakładanie ubrania na lewą stronę profilaktyczne, noszenie różnych medalików, kropienie wodą święconą, mycie, kropienie pomyjami, żegnanie, kreślenie krzyża, sypanie solą, sól bardzo silny środek apotropaiczny, ochronny. I tutaj mamy w Podlasiu jedzie raz pan młody na wesele, a matka chleb kładzie przed końmi, solą zaś sypie na państwa młodych, aby ich od uroku uchronić. E, spluwanie oczywiście, na, aby szkody nie wyrządzić bliźnim urokiem, powinien człowiek patrząc na cudze dziecko lub bydle splunąć po trzykroć na bok i powiedzieć na psa urok. I wybrałam tutaj te formuły, które chronią od uroku. Nie urzecz, tfu, tfu, żeby nie urzec, na psa urok, na psa urok, na kocie ząbki, albo na koci ogonek, na psa uroki, na dziada tumoki, na psa urok niech idzie na góry, na lasy, na dęby, na wszystko, tylko nie na dzieci, tfu, 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 na psa urok, na psie kłaki, żeby nie był urok jaki lub tylko wystarczy nieurocznie, przez roku, czyli bez tego uroku, na psa urok, bez uroku, sól tobie w oczy, sól peczyna z lichymi oczyma, sól tobie w oczy. A więc mamy wykorzystanie różnych rekwizytów. I proszę Państwa, to co najważniejsze, to to, że ten ludowy rytuał magiczny przebiega w określonym porządku, według określonego scenariusza. I wszystkie czynności i każde słowo, które tam pada, ma swój sens i nic nie jest przypadkowe. Tak jak w kulturze ludowej. Tam nic nie jest przypadkowe. Czas, przestrzeń, wszystko mają swoje uporządkowanie, mają swoją kolej i po prostu wskazują jakby poszczególne etapy naszego życia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie informacji dotyczących lecznictwa, leczenia ludowego. I teraz chciałabym od Was usłyszeć, czy na przykład znacie tego typu metody leczenia, czy słyszeliście o nich, czy ktokolwiek o nich kiedykolwiek opowiadał, co o tym myślicie. Wtedy, kiedy rozmawiamy o uzdrowicielach ludowych, Widzimy jedną bardzo charakterystyczną właściwość, a mianowicie współcześni lekarze zapominają wartości słowa. To znaczy, proszę Państwa, myślę, że tu ta wiara w magię słowa jest też wielka w przypadku osób chorych. Że słowem można kogoś zbudować i podtrzymać, i brakiem słowa lub słowem niewłaściwym można kogoś po prostu zniszczyć. A więc to, że właściwie wiele tych nazw, lekarzy ludowych, jest związanych z jakimiś formami mówienia, a więc z tym komunikatem, jaki dawał też ten lekarz ludowy choremu. To nie jest przypadek. Po prostu my istniejemy w dialogu, istniejemy w komunikacji i na przykład ci lekarze ludowi doceniali też wagę słowa. To nie tylko było, to nie tylko było działanie, nie tylko wypowiadanie pewnych formów magicznych, ale też wiara, że te słowa naprawdę mogą zmienić status człowieka. I ta wiara jednoczyła jakby i lekarza, czyli tego uzdrowiciela i pacjenta. I wydaje mi się, że tutaj te przypadki uzdrowień prawda to jest też przypadek takiej wielkiej wiary w, w, i w moc słowa też ale mm, działania psychiki pewnie a więc y, proszę państwa myślę że zapominamy o słowie coraz częściej Oczywiście że tak Natomiast proszę państwa to co Tutaj, może zostało przegapione na slajdzie, że chłop nie wierzył w lekarzy, bo wierzył, że lekarze trują. To było to, że chętnie zwracał się do, po pomoc do tych, których znał, prawda, którzy tam mieli chatę gdzieś niedaleko i do których można było pójść i poprosić w każdej chwili za niewielką opłatą ale też jakby pokazuje nam to myślenie, które być może jeszcze trwa. Ja, ja mówię, że ta niechęć czasami do usłyszenia diagnozy, prawda? czyli jeśli coś jest, jakaś diagnoza jest postawiona i my już usłyszymy wyrok, jakby, to wydaje mi się, że to jest coś, co właśnie pokazuje nam, jak bardzo żyjemy w Słowie. Bo przecież to jest tylko słowo, prawda? Ale my potrafimy się czasami. Ja widziałam, widziałam różne przypadki, przecież. Potrafimy się w pewnych momentach załamywać, tylko dlatego, że nie usłyszymy wsparcia, a usłyszymy no, teoretycznie prawdę, ale podaną tak, jakbyśmy byli jakimiś maszynami i składali się tylko z elementów do wymiany, a tak nie jest, jesteśmy całością. I zresztą tak było. To leczenie ludowe, to też tutaj muszę podkreślić, to wyganianie choroby. Ono było stopniowe i trzeba było wyganiać chorobę z ciała, czyli po prostu stosować odpowiednie zabiegi, które by pozwalały chorobie wyjść. Czyli ten znachor, ten, ta osoba lecząca robiła wszystko, by choroba. W jak najłagodniejszy sposób mogła opuścić to ciało i wyjść na te bory, na lasy, prawda? Tam, gdzie już nikomu nie zagrażała, tam, gdzie był ten świat obcy, ciemny, daleki. A więc tu, jakby to patrzenie na ciało, czyli ja jestem centrum wszystkiego i do tej pory wszystko było dobrze. Pojawia się wróg, ale to jest tylko gość w moim organizmie. Ja się mogę go pozbyć. I poprzez działania magiczne natychmiast wracam do formy. To nie ma jakiegoś, jakiegoś procesu rekonwalescencji powolnego, prawda? Czyli magia zakłada, że natychmiast się pozbywamy problemu. To jest też takie dosyć charakterystyczne, bo to, to w nas tkwi. Ja mówię, człowiek w sytuacji granicznej, człowiek w sytuacji takiej, że potrzebuje czegoś, daje się zmanipulować bardzo łatwo. I to możecie sobie podstawiać wszystko, czego potrzebujemy. Więc jeśli jest jakaś potrzeba w nas i ktoś odgadnie tę potrzebę, no na przykład są to starsze, chore osoby, prawda? A pojawia się no, ktoś, kto obiecuje wszystko, prawda? Czyli ja, słuchaj, ja cię uzdrowię natychmiast, ale musisz tutaj położyć mi na tę kubkę coś. Ale, i, I proszę popatrzeć, jak to jest wykorzystywane. Tutaj też, jak ktoś obciął kołtuna, to pakował to w woreczek, tam do tego woreczka wkładał różne rzeczy, prawda? Taką ofiarę składał. I to zakopywał. I teraz jest dokładnie to samo. Czyli to są osoby, które jakby stosują te same mechanizmy, które były znane na wsi wiele lat temu. W związku z tym, no jeśli ktoś jest naprawdę bardzo chory, leka uważa, że lekarze mu nie pomagają, ucieka się do magii. Po prostu. W takim razie. Bardzo dziękujemy. Ja od siebie tylko powiem, że mam takie wrażenie, że pani profesor to jest prawdziwa czarodziejka słowa. I myśmy nazwali to dzisiejsze wystąpienie pani profesor wykładem, a właściwie powinniśmy ją nazwać no fascynującą, plastyczną i urokliwą opowieścią, która myślę, że z nami zostanie na, na bardzo długo. Pani profesor, bardzo dziękujemy, dziękujemy. i państwu też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, że, że państwo poświęcili mi uwagę.